Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych na różnorodne zajęcia i warsztaty. Wakacje w mieście nie muszą być nudne, każdy znajdzie coś dla siebie. Wakacyjne warsztaty w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach ruszyły z początkiem lipca. Wśród nich zajęcia wokalne, taneczne, bębniarskie i wiele innych. Od 20 do 22 lipca grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Marię Stafyniak, która wykorzystała w swych pomysłach fotografię, film animowany i rysunek. Dzisiaj zaproponowałam zabawy bez udziału wzroku. Na początku rysowaliśmy na plecach, przekazywaliśmy rysunek w ten sposób dalej. Potem wyszliśmy sobie na taki spacer bez udziału wzroku. Jedna osoba asekuruje, druga osoba idzie z zakrytymi oczami. No i dzieci tutaj doświadczają takiej świeżości, rzeczywistości. Widzę taki zachwyt na przykład przy dotykaniu drzew, że drzewo i w ogóle widać, że ta rzeczywistość bez wzroku nagle jest zupełnie inna. No i sobie o tym rozmawiamy. Celem warsztatów było stworzenie dzieciom warunków do własnych eksperymentów i badań w nauce, sztuce, odkrywanie niezwykłych zjawisk i fascynowanie się nimi. To Laboratorium Zmysłów, seria kreatywnych zabaw ze sztuką, którym przewodził Leonardo da Vinci. Nauczyłam się też nowych zabaw albo no i też podobało mi się w tych zajęciach to, że tak rysowaliśmy z zamkniętymi oczami, że no było fajnie. Było fajnie, bo nie używaliśmy wzroku w różnych zabawach. Od 26 do 28 lipca dzieci tworzyły wielkie bańki mydlane i malowały na folii. Do zabawy wykorzystywano kartony i niekonwencjonalne metody malarskie. Podoba mi się na przykład tworzenie z baniek wieży. Robiliśmy na prześcieradle, tak butelką machaliśmy i wylatywała farba i powstało takie arcydzieło. Malowaliśmy na sztalugach. Jest bardzo ciekawie i interesująco, można się świetnie bawić i spędzić czas, zamiast siedzieć w domu i na przykład grać na komputerze. Różnorodne zajęcia wyzwalają w dzieciach pomysłowość i wyobraźnię, uczą nowych technik i pobudzają do niestandardowego działania. Warto jest tu przychodzić, pani fajna, fajne rzeczy co się robi. I jest fajnie, można poznać nowych przyjaciół albo spotkać starych. To są bardzo ciekawe zajęcia i każdego dnia jest coś innego. W sierpniu Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty fotograficzne, bębniarskie, muzyczne, plastyczne, cyrkowe, teatralne, improwizacje i podchody historyczne. Za niewielką odpłatnością dzieci mogą pożytecznie spędzić czas.